na otwarcie naszego nowego ośrodka rehabilitacji z uwzględnieniem głównie rehabilitacji pod kątem hydroterapii, ale też pełnoprofilowej. Taki zamysł powstał kilka lat temu. Było troszkę problemów tego typu terenu, natomiast jakoś udało się to ogarnąć i powstało to, co chcielibyśmy dzisiaj z Państwem otworzyć, razem się cieszyć, że ten plan, który kiedyś zakwitł, został zrealizowany. Myślę, że będzie to obiekt, który będzie służył mieszkańcom nie tylko naszego powiatu, ale mieszkańcom tak jeszcze całej Polski, bo już w tej chwili realizujemy kontrakt Narodowego Funduszu Zdrowia w rehabilitacji stacjonarnej, na który przyjeżdżają ludzie praktycznie z całej Polski. Dzięki temu obiektowi myślę, że ta możliwość będzie jeszcze większa i będzie sprawiała radość, jak powiedziałem, nie tylko nam, ale wszystkim pacjentom. Oczywiście Narodowy Fundusz też będzie z tego powodu, myślę, że zadowolony, że w tak dobrych warunkach będą pacjenci mieli świadczone usługi. Niestety, ale warto o tym powiedzieć. Mam nadzieję, że pan starosta nie będzie mieć za to zdanie za złe, że to od wielu, wielu lat, chyba kilkudziesięciu, największa inwestycja w służbie zdrowia na terenie powiatu polskiego. To uzasadnia nasz udział, nasz pobyt. To bardzo się cieszymy z tego tytułu. I mam nadzieję, że ta inwestycja otworzy drogę do podnoszenia, szybkiego podnoszenia standardu opieki zdrowotnej mieszkańców ziemi polskiej. Ja to podzielę sobie na trzy moje cięcie. I też gratuluję czegoś, czego przez 20 lat na ziemi polskiej nie było. Największej inwestycji w zdrowie. Panie doktorze i panu zespołowi, rzeczywiście gratulacje. I niech się panu szczęści i tych pacjentów było tyle, żeby to się utrzymało. A bardzo ten stetoskop niech tylko dobrze wskazuje. Wójt zna się na firmach, jest jedna z wiodących firm w dziedzinie stetoskopów. I pan, bardzo dziękuję. Krzysztof przed chwilą powiedział, że pracuje nad nim od 15 lat. Ten obiekt 15 lat temu, 1 lipca, ten obiekt w bardzo podobnym czasie na 15-lecie firmy. Mam nadzieję, że tak jak powiedział pan marszałek, to będzie początek dużych i ważnych inwestycji w służbę zdrowia w powiecie puckim, czego sobie życzymy. A ponieważ jesteśmy w najbardziej morskim powiecie, a pan Krzysztof wiosłuje we właściwą stronę, więc dostaje wiosło. Tu jest gabinet połączony z gabinetem zabiegowym. Zastanawialiśmy się, żeby to robiliście w takim stylu już troszkę do przodu, żeby nie było takie bardzo konserwatywne, żeby to było coś, co też będą nasi współczyli fakt, żeby byli zadowoleni też, bo powiedzą, żeśmy wydali pieniądze nie wiadomo na co. Myślę, że troszkę tego smaku dzisiaj chcieliśmy też, żeby ten pacjent czuł się przyjaźnie, a a nawet wyciągamy do niego ręce, co pokaże później. Tak? Żartowałem dzisiaj, że od kilkudziesięciu lat to jest największa i najpiękniejsza inwestycja w służbie zdrowia na terenie ziemi polskiej. Ale cieszę się bardzo, bo to rzeczywiście niezależnie od tego, czy ta placówka jest w rękach prywatnych, czy też publicznych, ona służy konkretnym pacjentom. Mam nadzieję, że nie tylko ziemi puckiej, ale też ziemi wiejskiej, ale też pozostałych mieszkańców województwa pomorskiego, ponieważ standard tej placówki jest tak wysoki, zakres świadczonych usług jest tak wysoki, że mam nadzieję, że on zostanie dostrzeżony przez Narodowy Fundusz Zdrowia i tutaj zostanie udzielony większy kontrakt puckiemu centrum medycznemu.
żartowałem również dzisiaj, to też jeszcze raz podkreślę, że mam nadzieję, że to jest początek większych zmian w budowie lepszego standardu opieki zdrowotnej dla mieszkańców ziemi pruskiej, tutaj w samym Pucku, a więc myślę tutaj również o szpitalu. Bo nie ma żadnych powodów, dla których miałyby te dwa ośrodki położone w Pucku ze sobą w szczególny sposób konkurować. Lepiej, żeby rzeczywiście do tego centrum rehabilitacyjnego dorzucić jeszcze inne formy rehabilitacji, o której wcześniej mówiłem na łamach dziennika Bałtyckiego, jak choćby rehabilitacją kardiologiczną czy rehabilitacją neurologiczną i większy wachlarz świadczeń oferowanych na wysokim poziomie, tym bardziej mieszkańcy ziemi pruskiej, turyści będą akceptować standard opieki zdrowotnej na terenie ziemi pruskiej. Pani burmistrz nawet dzisiaj żartowała, że to pierwszy basen pływacki, chociaż maleńki, basen kąpielowy, który znajduje się tutaj do rehabilitacji wodą, rehabilitacji ruchu, narządów ruchu, więc wydaje się, że to jest bardzo kompleksowa usługa rehabilitacyjna. My jesteśmy społeczeństwem, mówię tutaj o społeczeństwie polskim, ale też i o pomorskim najbardziej, coraz szybciej starzejącym się. A więc potrzebujemy naprawdę dobrej opieki zdrowotnej, która jest ukierunkowana również na ludzi starszych, na tych ludzi, którzy muszą leczyć swoje dolegliwości po wypadkach, po jakichś schorzeniach zawodowych. I rehabilitacja będzie odgrywać coraz większą rolę. Ja się cieszę, że pan prezes Dziewczyk, szef Polskiego Centrum Medycznego, myśli już o nowych konkursach. I z pewnością w tych konkursach z podniesionym czołem będzie mógł konkurować z najlepszymi ośrodkami rehabilitacyjnymi w Gdańsku. Trudno tutaj określić, ale jeśli widzę tę obsługę w bardzo szerokim wachlarzu usług rehabilitacyjnych z 44 łóżkami na bardzo dobrym poziomie, no, to jest poziom hotelarski, bym powiedział. Mam nadzieję, że w ślad za tą techniczną obsługą również pan prezes Dziewczyk zadba o bardzo dobrą i profesjonalną obsługę personelu medycznego, bo to też jest ważny czynnik. Jakość personelu medycznego zdolnego do tego, żeby rehabilitować po największych obrazach. No to myślę, że śmiało może ta placówka konkurować z każdym. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Chciałbym może dwa zdania powiedzieć o tym naszym obiekcie. To jest taki basen typowo rehabilitacyjny. On nie jest basenem do uprawiania pływania, natomiast jest do nauki pływania zdecydowanie tak. Jest do rehabilitacji. Basen ma bardzo silny taki brzeg zamocowany, który pozwala też pływakom wydatnie pływać cały czas na prąd i tak naprawdę jego wymiar w tym momencie jest wystarczający. Cieszę się ogromnie, że po raz pierwszy w ciągu 20 lat powstał tak nowoczesny obiekt rehabilitacyjny z pierwszym basenem, można tak powiedzieć, publicznym w mieście Pucku. To, co dzisiaj zostało nam pokazane i zaprezentowane, rzeczywiście jest na wskroś nowoczesne. I jeżeli przyniesie to ulgę w cierpieniu naszym mieszkańcom i nie tylko, a usługa będzie, myślę, świadczona dla wszystkich chętnych, jest to ogromny sukces. I tu gratuluję inwestorowi panu Dziewczykowi, że udało mu się sfinalizować tak piękny obiekt. Życzę też, żeby nasi mieszkańcy byli w pełni usatysfakcjonowani z usług, z cen, z pobytu, z tego wszystkiego, co zamierza świadczyć ten zakład. Thank you.